Bestwiosol. Antagoniści drobnoustrojowi i czynniki kontroli biologicznej informacje praktyczne. Cześć, nazywam się Michał, a na tym filmie wyjaśnię, czym są drobnoustroje antagonistyczne i jak można je stosować jako czynniki kontroli biologicznej w celu zwalczania chorób przenoszonych przez glebę. Jeden gram gleby zawiera ponad 100 milionów mikroorganizmów, głównie bakterii, ale także promieniowców i grzybów. Większość z nich są to saprofity, co oznacza, że rozkładają martwą materię organiczną. Ale niewielka liczba z nich może zarazić żywe rośliny i powodować choroby roślin przenoszonych przez glebę. Są one zwykle nazywane patogenami przenoszonymi przez glebę lub odglebowymi. Natomiast inna grupa mikroorganizmów żyjących w glebie może mieć antagonistyczne działanie na patogeny w odpowiednich warunkach, są znani jako drobnoustroje antagonistyczne. Istnieją cztery główne sposoby, w jakie drobnoustroje antagonistyczne wpływają na patogeny w glebie. Po pierwsze, bezpośrednie pasożytnictwo i śmierć patogena. Po drugie, Rywalizacja z patogenem o pożywienie lub korzystne siedlisko lub niszę. Po trzecie, bezpośrednie działanie toksyczne na patogen przez substancje podobne do antybiotyków. I po czwarte, pośredni toksyczny wpływ na patogeny substancji lotnych wytwarzanych przez antagonistów. Kompost jest wynikiem przemiany surowców organicznych przez mikroorganizmy. Dlatego taki nawóz organiczny może być wyjątkowo bogaty w mikroorganizmy, w tym drobnoustroje antagonistyczne. Ważną grupą drobnoustrojów antagonistycznych występujących w kompoście są grzyby z rodzaju trichoderma. Mogą one rozkładać celulozę ważny składnik materiału roślinnego stosowanego do kompostowania. Ponieważ ściany komórkowe omicytyz, takie jak Phytophthora i pitium, są również zbudowane z celulozy. Trichoterma wpłynie również na przeżycie tej grupy patogenów w glebie. Kolejną grupą ważnych drobnoustrojów antagonistycznych są bakterie z rodzaju Bacillus. Są one odporne na ciepło i dlatego mogą przetrwać w wysokich temperaturach w termofilnych kompostach. Z tego powodu Dodanie kompostu do gleby nie tylko poprawia jej właściwości fizyczne i chemiczne, ale także wzbogaca glebę o potencjalny zestaw drobnoustrojów antagonistycznych. Rośliny dostarczają mikroorganizmom glebowych składników odżywczych poprzez wydzieliny korzeniowe. Dlatego gleba bezpośrednio otaczająca korzenie, tzw. rycosfera, jest szczególnie bogata w mikroorganizmy. Ponieważ patogeny muszą być w kontakcie z korzeniami, aby je zarazić, rycosfera zawiera dużą liczbę drobnoustrojów antagonistycznych, jest szczególnie pomocna w ochronie roślin. Rośliny okrywowe i nawozy zielone dostarczają dodatkowych składników odżywczych do makro i mikroorganizmów glebowych podczas procesu rozkładu. Zwiększy to aktywność drobnoustrojów antagonistycznych w glebie. Gleby oporne to takie, w których niektóre choroby przenoszone przez glebę nie rozwijają się, pomimo powtarzającej się uprawy tej samej uprawy i obecności patogenów w glebie. W kilku przypadkach było to spowodowane występowaniem specyficznych drobnoustrojów antagonistycznych na danych glebach. Izolacja i identyfikacja takich mikroorganizmów Pozwala na uzyskanie wysoce wydajnych drobnoustrojów antagonistycznych. Po namnożeniu można je wprowadzić na rynek i sprzedawać jako środki kontroli biologicznej, lub w skrócie BCA. BCA są czasami sprzedawane jako środki ochrony roślin. W takim przypadku muszą udowodnić swoją skuteczność w zwalczaniu patogenów przenoszonych przez glebę w celu uzyskania rejestracji. Ponieważ proces ten jest kosztowny i czasochłodny, w niektórych przypadkach PCA są czasami sprzedawane jako środki biostymulatory i stymulatory roślin, nawozy organiczne i dodatki poprawiające właściwości gleby lub podobne produkty. W takim przypadku ich skuteczność przeciw chorobom przenoszonych przez glebę mogła nie być zweryfikowana wystarczająco. BCA są często stosowane do ochrony nasion lub sadzonek przed wczesną infekcją patogenami przynoszonymi przez glebę. Główną metodą aplikacji jest zaprawianie nasion lub zanurzenie korzeni w zawiesinie BCA tuż przed sadzeniem. W zależności od kraju, liczba dostępnych na rynku i dostępność BCA jest różna. Bez nie będzie promować określonych produktów, ale ma nadzieję, na zwiększenie wymiany informacji między praktykami na temat ich doświadczeń związanych z użyciem komercyjnych produktów BCA. Dlatego nie wahaj się skontaktować bezpośrednio, jeśli chcesz założyć wspólnotę praktyków, aby dzielić się swoją wiedzą na temat BCA.